Witajcie ponownie na kanale Dairy Crafts. Z tej strony Aga. Tak jak obiecałam Wam w poprzednim tutorialu, mam dla Was propozycję drugiej kartki walentynkowej. Do jej wykonania wykorzystam te same materiały, których używałam w poprzednim tutorialu. Niestety, tak jak w przypadku poprzedniej kartki, tak i w tym straciłam część materiału wideo, ale to, w jaki sposób pokolorować myszkę, możecie zobaczyć w poprzednim filmiku. Natomiast tło akwarelowe, to odsyłam Was do jednego z moich starszych filmików, ropusze stołki, i tam jest pokazane, jak prosto wykonać takie akwarelowe tło. Link do ropuszych stołków, a także listę wszystkich produktów, które wykorzystałam do wykonania tej pracy, zostawię Wam jak zawsze na dole w opisie. Tutaj ponownie wykonuję ten sam zabieg, który robiłam w poprzedniej kartce, a mianowicie wykorzystałam serduszka z jednego ze stempli z AB Studio i odbiłam na wyciętym wykrojnikiem serduszku, żeby zrobić na nim tło pod myszkę. Z kolei przy wykorzystaniu czarnego cienkopisu zrobiłam odręcznie ramkę. W bonusie za stracone fragmenty filmów tu pokazuję Wam jeszcze jeden pomysł, jak można wykorzystać te same elementy na jeszcze jedną kartkę walentynkową. Żeby praca nie była taka bardzo płaska, wykorzystuję taśmę piankową, ale dość niską, do przyklejenia elementów dekoracyjnych, czyli serca i myszki. Natomiast w kwestii napisu zmieniłam zdanie i postawiłam na stemplowanie bezpośrednio na papierze akwarelowym. Ale żeby nie ryzykować, tak jak tu widzicie, jakichś błędów, wykorzystałam platformę do stemplowania Misty, żeby mieć w 100% pewność, że moje odbitki będą idealne. Skoro wszystkie elementy kartki są gotowe, to czas na złożenie jej w całość. Jak zawsze do przyklejenia wszystkich elementów używam niezawodnego kleju Magic, bo ma on wystarczająco długi, a zarazem krótki czas schnięcia, więc dość przyjemnie się z nim pracuje, jeśli chodzi o takie małe formy. Ponieważ praca nadal wydawała mi się dosyć mdła, to zdecydowałam się, że wykorzystam pigmenty w proszku od Lindy's Gang i zrobię kilka chlapnięć. No ale oczywiście to jest czarny pigment, więc należy na początek zabezpieczyć tę pracę. Oczywiście najlepszym zabiegiem byłoby zrobienie tego, zanim jeszcze nakleiłam to serduszko, ale to też pokazuje Wam, że nawet i w późniejszym etapie, jeśli coś Wam przyjdzie do głowy, co można by było dodać, to w taki właśnie oto sposób można wybrnąć z tej sytuacji. Podstawą oczywiście jest taśma malarska i jakikolwiek papier, może być nawet papier z drukarki. Pamiętajcie tylko, żeby taśmę malarską wcześniej przygotować, to znaczy zdjąć z niej odrobinę kleju, na przykład przyklejając ją do ręki, bo w przeciwnym razie ona może dość mocno związać z Waszą kartką i oderwie się razem z papierem. Jest to propozycja kartki szczególnie dla tych zabieganych, którzy chcieliby zrobić coś od siebie, ale nie mają czasu. A zrobienie tej kartki nie zawiera wiele czasu ani materiałów, także serdecznie zachęcam Was do popróbowania się z tym tematem. Dziękuję, że obejrzeliście ze mną ten tutorial. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod filmikiem, a jeżeli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was serdecznie. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w następnym tutorialu. Hej, hej!